Wertykalne ogrody są niezwykle modne. Te żywe ozdoby ścienne przyciągają wzrok nie tylko w hotelach i restauracjach. Podstawą tej dekoracji jest dostępny w sprzedaży system paneli roślinnych. Przed zasadzeniem ważne jest nawodnienie ziemi. W pierwszej kolejności należy usunąć folię ochronną, następnie otworzyć geowłókninę. Odpowiednia ziemia do rośliny znajduje się już w pojemniku. Wystarczy tylko włożyć nawodnione gwiazdy betlejemskie i mocno je docisnąć. Na koniec musimy ponownie zamknąć włókninę wokół rośliny. Kolorowe, wysokie przylistki gwiazdy betlejemskiej najlepiej wyglądają od góry i stanowią w wertykalnym ogrodzie wspaniałą dekorację. Kompozycję można uzupełnić pompkami i szyszkami. W tym celu w miejscu na rośliny należy umieścić kawałki suchej gąbki florystycznej i osłonić je włókniną. Aby gąbka nie wypadła, należy ją przymocować taśmą klejącą do tkanin. Do wykończenia tej świątecznej aranżacji można użyć mchu ozdobnego. Należy przymocować go drutem do gąbki. Wystarczy przełożyć drut przez mech i go wetknąć. Teraz wystarczy przymocować do bombek i szyszek drut i umieścić go w gąbce. Pozostaje jeszcze tylko wypełnić wolne przestrzenie gałązkami sosny. Gotowe! Ważne jest podlewanie. W tym celu należy wypełnić pojemnik około 1 litrem wody i pozostawić płasko na 24 godziny. Po tym czasie można go powiesić. Gdy jest zawieszony, wodę należy wlewać przez ten otwór.